Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Nowosądeckiej Małej Galerii. Dzisiaj otwieramy wystawę malarstwa Zbyluta Grzywacza. Artysta od 9 lat niestety nie jest już z nami, ale takim aniołem stróżem, dobrym duchem jego spuścizny jest pani Joanna Boniecka. Przywitajmy ją brawami. Właśnie pani Joanna udostępniła nam kolekcję, którą państwu dzisiaj prezentujemy. Ja króciuteńko przypomnę, profesor Zbylut Grzywacz najpierw ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Potem był nauczycielem, wykładowcą tej akademii. No oczywiście uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w 2009 roku. Dobrze, nieźle mówię. W 1992. 13 lat temu bodajże, jeszcze tam w starej małej galerii, był gościem naszym Zbylut Grzywacz. Przyjechał z wystawą, przyjechał z panią Joanną. Ja myślę, że trochę powspominamy też, ale no jak gdyby tradycyjnie o skomentowanie wystawy poproszę profesora Andrzeja Szarka, a potem posłuchamy pani Joanny. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to wielkie wydarzenie, wielkie szczęście też, że Zbylut, o którym mówimy, że go już nie ma, a w gruncie rzeczy mówimy o istocie, która poprzez swoją twórczość istnieje, jest z nami i chyba dobrze się ma, bo jak widzę to malarstwo, które się w gruncie rzeczy ani o centymetr nie cofa, a w obliczu takich stwierdzeń, że jak coś stoi, to się cofa. W tym wypadku i w wypadku pewnie wielu wybitnych twórców, malarzy, no właśnie to życie jakby idzie do przodu i ono jakby chyba ciągle jest jakąś wykładnią dobrego malarstwa, a szczególnie dzisiaj jest to chyba dosyć ważne, ponieważ takiej wykładni dobrego malarstwa już trudno szukać na rynku malarstwa polskiego. Zbylut nazwał tą wystawę Cielesność, ale myślę, że jeśli ty nazwałaś to znaczy, że masz świadomość tego, z czym na co dzień obsujesz. I ta cielesność, o której Joanna mówi poprzez właściwie no, te obrazy, dotyczy właśnie świadomości malarskiej człowieka, który nie tylko kobietę dostrzega na swojej drodze jako malarz i kobietę jako obiekt, jako powód do namalowania obrazu, ale widzi w niej cielesność, czyli światło. Można powiedzieć, że cielesność jest rzeczą niezwykłą, dlatego że w tej przestrzeni znajduje się opowieść o świetle i opowieść o czymś, co jakby ze środka gdzieś próbuje się wydostać. Jak przemyślałem sobie na przykład dzisiaj, bo to jest zawsze prowokacja po raz kolejny do przemyśleń pewnych, to dlaczego mężczyźni, czy powiedzmy malarze o wiele łatwiej korzystają z ciała kobiety jako modelki niż z mężczyzny? Tak sobie takie pytanie zacząłem zadawać. I właśnie dlatego, że ta cielesność u kobiet jest inna niż u mężczyzn. Kobiety świecą jakby od środka tą cielesnością, światłem, które jakby no, chyba jest zapisane w ich naturze działania, kokieteryjności i wielu takich różnych czynników. A poza tym ta cielesność u kobiety jest bardziej widoczna niż u mężczyzny, bo mężczyźni są najczęściej nieogoleni, prawda? Zarośnięci. No jest trudno namawiać faceta, żeby się najpierw ogolił, a potem pozował, prawda? Kobietę nie trzeba aż tak przygotowywać długo. A w związku z tym podejrzewam, że to właśnie jest jeden z powodów, dla którego Zbylut
tak łatwo sięgał po temat kobiety. No cóż, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu, że Zbyl do nas wrócił, bo on do nas wrócił i jest i funkcjonuje, trochę chciał pewnie wrócić, tak myślę, znowu przez ciebie. To za to dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie i to przede wszystkim ja dziękuję Pani Dyrektor, Panu Profesorowi i przede wszystkim Państwu, że zechcieli przyjść dzisiaj mimo padającego śniegu, mimo takiej aury, która raczej no chętnie by się zostało w domu, w ciepełku domu, ale na szczęście tutaj jest bardzo ciepło i tu jest też taki dom. Ja też traktuję ten powrót tutaj ze Zbylutem dokładnie tak jak powrót do domu. I bardzo się cieszę, że jeszcze raz mogę zobaczyć te obrazy, mimo że je dobrze znam, ale one w każdej przestrzeni, za każdym razem, kiedy Państwo patrzą na te obrazy, one odżywają, pokazują coś nowego i dla mnie dlatego jest to i wzruszające, i przejmujące. I myślę, że dla Państwa też będzie to niezapomniany wieczór. A propos tej cielesności kobiecej, dopowiem tutaj do Andrzejowych słów. Zbylut był niesamowicie wrażliwym człowiekiem na ból i cierpienie. A tak się składa, że los kobiety wciąż niełatwy, z natury rzeczy niełatwy, a w naszym kraju, odkąd Zbylut był twórczym artystą, to ten los był w dwójnasób jakby trudny. I jako ten wrażliwiec i ten wprostowiec, który piętnował no właśnie te bolesne strony życia, jednocześnie chcąc dać otuchę i wsparcie dla nas, bliźnich, z którymi czuł solidarność po prostu w tym losie, to jako mężczyzna też, kochający kobiety, taki typowy l'homme à femme, to właśnie tę kobietę przyjął jako główny motyw swojej twórczości, w której właśnie mówi o człowieku. Mężczyzna też się pojawia w jego obrazach, ale bardziej jako właśnie taki alter ego, człowiek zaangażowany społecznie. Jest tu jeden taki obraz spalony z cyklu Człowiek bez jakości w tamtej ostatniej sali. A to ciekawe, bo też na początku też jest mężczyzna, właśnie wizerunek, który ma nam uprzytomnić też artystę. I to, jak jest namalowany, jak nawiązuje do Andrzeja Wróblewskiego, to też mamy mnóstwo kontekstów, które się pojawiają, ponieważ Andrzej Wróblewski to taki patron duchowy, moralny Zbyluta i całej grupy Wprost. Zbylut był z nich najbardziej radykalny, najbardziej taki bezkompromisowy i to też zresztą widać, nawet jeśli nie maluje politycznie czy obrazu o charakterze społecznym, to jest bardzo radykalny i tutaj też mają Państwo do czynienia z takimi obrazami, jak te super realistyczne obrazy leżąca i pod ścianą, gdzie z czułością odkrywa wszystkie mankamenty ciała, ale to jest, jak tak Państwo przyjrzą się temu, to zobaczycie, ile trzeba miłości w to włożyć z punktu widzenia malarza, żeby z taką czułością oddać te wszystkie, wydawałoby się, brzydotę, prawda, brzydotę ciała, a otrzymujemy taką piękną pochwałę natury, jaka by ona nie była, zwłaszcza w postaci kobiety. Pełna akceptacja i miłość. Czy w innych obrazach skonfrontowana ta natura pięknego ciała kobiecego, aktu, z draperią purpuratów? Ciekawie się to składa, bardzo aktualnie się ten cykl znowu wydaje, ale jest to przede wszystkim opowieść o malarstwie, prawda, Andrzeju? Te kolory, to jest też o ciele obrazu, ta cała twórczość. I
Tak, pod tym kątem próbowałam dokonać wyboru z tej spuścizny, która jest bardzo bogata. Ale temat ciała jest nam wszystkim tak bliski, bo jest to śmiertelność i właśnie... tak, tak. Oczywiście, na tym buduje się w ogóle fundament naszej mądrości, naszego życia. Przez to ciało my się w ogóle wypowiadamy, realizujemy. I dlatego cielesność to od razu duchowość. Pojawia się taka para pojęć, światło. Tak, tak, to co mówiłeś bardzo pięknie o tym świetle, to jest właśnie emanacja tego wewnętrznego życia ducha. Strasznie się rozgadałam, chyba mi tu dobrze z Państwem, tak pięknie słuchacie. Ale też troszkę już napisałam na temat Zbyluta, więc jeśli Państwa to będzie jeszcze interesowało, będziecie mieli ochotę, to są już materiały do tego, żeby sięgnąć. I nawet przywiozłam ze sobą katalog, który towarzyszył wielkiej retrospektywie w Muzeum Narodowym w Krakowie przed 4 lata, ale jest to pełny katalog twórczości Zbyluta. I z wielkim podziękowaniem na ręce pani dyrektor chciałabym właśnie przekazać. No, jest to prawdziwa cegła. Bardzo proszę. Tu jest płytka z wersją angielską. No, to ja tutaj na razie to zostawiam. I jeszcze przy okazji, jeśli naprawdę już jedno zdanie, ponieważ okazało się, że Zbylut jest także pisarzem. Mówię jest, bardzo często się na tym łapię, ale trudno mówić, że go nie ma, bo jest go tak dużo. Oczywiście. Udało się też wydać memuary i inne teksty przy życiu i sztuce, gdzie są i dzienniki, fragmenty dzienników i jego eseje, przepiękne eseje o sztuce, zwłaszcza z ostatniego okresu życia, kiedy pisał do takiego kwartalnika ogólnopolskiego, który się nazywa Ból. I pisał o właśnie tych artystach i tej sztuce, która o tym mówi. Sam zresztą umierając, będąc świadomym tej śmiertelnej choroby, która go zabrała zdecydowanie przedwcześnie. Między innymi właśnie z tego okresu jest ostatni obraz, który tutaj na wystawie wisi w ostatniej sali, Metafizyka i mięso. Pod tym samym tytułem jest tekst. Są teksty o Alinie Szapocznikow, o Wróblewskim. Polecam, to są naprawdę perełki. Alicja, w twoje ręce. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo pięknie. Ja myślę, że przy symbolicznej lampce wina będziemy się cieszyć, że obcujemy ze znakomitym malarstwem, że mamy obok Joannę. Tak jak powiedziałam, no taki anioł stróż tego, co zostało po Zbylucie. Oczywiście też właśnie można sobie przypomnieć autograf, który Zbylut zostawił, czyli ta energia jego ciągle jest i on będzie wieczny. Dziękujemy Państwu. Dziękuję.